Dzień dobry Państwu. Dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej mogliśmy przeczytać tekst poświęcony wnioskom Najwyższej Izby Kontroli z kontroli wykonania budżetu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za rok 2011. Ja jako przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości chciałbym, żeby ta sprawa stała się przedmiotem obrad Komisji w kontekście procesu koncesyjnego, jaki przeprowadzała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznania częstotliwości na multipleksie cyfrowym. W mojej ocenie to, co mogliśmy dziś przeczytać w gazecie i to, co jest zawarte w informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK, wskazuje, że proces koncesyjny był nierzetelny, że doszło do uprzywilejowania pewnych podmiotów i dyskryminacji innych. Myślę tu o telewizji Trwam, która wyraźnie została inaczej potraktowana niż inni, którzy ubiegali się o miejsce na multipleksie. Rozłożenie płatności na raty w jednym przypadku na 114 rat świadczy o tym, co podkreśla Najwyższa Izba Kontroli, że nie wpłynęły pieniądze do budżetu. A więc zasada, wokół której organizowano podział koncesji, mająca zapewnić z tych opłat funkcjonowanie całego multipleksu, została naruszona. Pytanie, kto zapłaci za infrastrukturę, za urządzenia, które umożliwiają emisję sygnału? Przecież przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkreślał pewną solidarność podmiotów obecnych na multipleksie. Tymczasem one nie wywiązują się z tych zobowiązań, jakie były przewidziane w procesie koncesyjnym, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lekką ręką pozbawia budżet państwa milionowych wpływów. Ja nie chcę, żebyśmy się koncentrowali na gospodarce finansowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, na tym, czy uzasadnione było zakupienie nowej limuzyny dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy też zwiększenie funduszu nagród. W moim przekonaniu, nam wszystkim, opinii publicznej, powinno zależeć na tym, żeby proces koncesyjny przebiegał w sposób transparentny, żeby wszystkie podmioty ubiegające się o miejsce na multipleksie były jednoznacznie na takich samych warunkach traktowane, żeby uwzględniano, żeby organy państwa uwzględniały opinię społeczną, żeby uwzględniły fakt tego, że w tej sprawie ponad 2 200 000 ludzi złożyło swój protest w sprawie dyskryminacji telewizji Trwam, że w bardzo wielu miastach, miasteczkach naszego kraju ponad 80 odbyło się marszów w proteście przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. To wymaga stanowczej reakcji ze strony Sejmu Rzeczypospolitej. Chciałbym, żeby posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, które zwołałem na przyszły czwartek, zakończyło się stanowiskiem wyrażającym wolę powrotu do wspólnych obrad Komisji do Spraw Kontroli i Komisji Kultury. Otóż na posiedzeniu obu tych komisji odbywało się pierwsze czytanie projektu uchwały zlecającej Najwyższej Izbie Kontroli kontrolę procesu koncesyjnego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To jest jedyna możliwość prawna, żeby NIK zbadał cały proces decyzyjny dotyczący właśnie przyznania miejsc na multipleksie. Ta uchwała niestety została zablokowana przez większość rządzącą. Efektem było odwołanie przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwowej posła Arkadiusza Czartoryskiego. W wyniku właśnie takiej decyzji politycznej nie odpowiadał większości rządzącej dziś w Sejmie Rzeczypospolitej. Jego postawa, dociekliwa postawa, została tak oceniona. Myślę, że standardy, wysokie standardy, jakie chcielibyśmy osiągnąć w naszym kraju, wskazują, że Najwyższa Izba Kontroli powinna przeprowadzić kontrolę procesu koncesyjnego, który był dokonywany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Tego wymaga poczucie przyzwoitości, poczucie sprawiedliwości. Tego wymaga poszanowanie dla
władz państwowych, bo kiedy widzimy, że mamy do czynienia z nierzetelnością działania tych organów, wtedy domagamy się tego, żeby ten proces został zweryfikowany, skontrolowany, żeby w naszym kraju obowiązywały wysokie standardy, a nie działania, które dyskryminują jeden z podmiotów. Dziękuję. Iwona Szczęsna-Jar, panie przewodniczący, 27 czerwca bodajże pani profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, skierowała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie procesu koncesyjnego ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Według niej proces koncesyjny został nasycony arbitralnością. Czy nie uważa pan, czy też uważa pan, że ten wniosek może być wystarczający, żeby tą sprawę zbadać? Cieszę się z tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich taką decyzję podjął. Uważam, że nie jest to wniosek wystarczający. Proces koncesyjny powinien być zbadany, skontrolowany przez NIK. Projekt stosownej uchwały złożył Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Odbyło się pierwsze czytanie. Niestety ten proces został zablokowany przez większość rządzącą. Moja inicjatywa ma na celu odblokowanie tego procesu na podstawie tego, co mogliśmy przeczytać już w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011. Wnioski się nasuwają same. Są olbrzymie podejrzenia co do tego, że podmioty ubiegające się o miejsce na multipleksie były nierówno traktowane. Dlatego niezbędne jest w moim przekonaniu skontrolowanie tego procesu przez NIK. Dlaczego nie jest wystarczający jest wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich? Bo Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że to jest wszystko, co tam było, jest zgodne z prawem, aczkolwiek były nieprawidłowości. Dlaczego wniosek RPO jest niewystarczający? Zwracam uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała wykonanie budżetu i przedstawiła swoje zastrzeżenia co do rozłożenia na raty odpłatności za koncesję. Chodzi o zbadanie procesu koncesyjnego. Chodzi o zbadanie procesu koncesyjnego. Może to zrobić Najwyższa Izba Kontroli wyłącznie na zlecenie Sejmu Rzeczypospolitej. Dlatego projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości zlecający NIK-owi kontrolę musi być podjęty przez Sejm. Ten proces podejmowania decyzji został przez większość rządzącą zablokowany. Uważam, że należy go odblokować. Uważam, że NIK powinien skontrolować proces koncesyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tomasz Grudecki, Polska Agencja Prasowa. Tylko mówimy właśnie o tym fragmencie zawartym w sprawozdaniu, bo nie mówimy, to nie jest cały raport jakiś wielki, bo niektóre tak. Media to przedstawiają, że NIK zrobił jakiś oddzielny raport dotyczący KRIT-u. No to jest nieprawda, to jest wyimek potrzebny właśnie w sprawozdaniu rocznym KRIT-u. I tam jest właśnie mowa, to już koleżanka powiedziała, o tym, że NIK pozytywnie ocenia to sprawozdanie KRIT-u i ma jedynie zastrzeżenia, i to zastrzeżenia nie dotyczące tego, co na multipleksie, bo teraz cały czas się poruszamy w tym środowisku TV Trump, tylko te zastrzeżenia są ogólne co do ogólnych zasad opłat koncesyjnych, nie tylko jeżeli chodzi o zasady przyznawania miejsc na multipleksie. I też Dworak, Jan Dworak, tydzień temu w Sejmie przecież cała sprawa była omawiana, kiedy było przyjmowane sprawozdanie na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Jan Dworak tłumaczył, że w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, co przewiduje ordynacja podatkowa, można rozłożyć takie opłaty koncesyjne na raty. Jakby pan się do tego odniósł? I druga sprawa, no teraz mówimy o tym, rozumiem, bo jest publikacja Rzeczpospolitej, a dlaczego też nie było to tak podnoszone przez polityków tydzień temu, jak to sprawozdanie i też ta opinia NIK-u zawarta tutaj była na tapecie, mówiąc tak. Po pierwsze, ma pan rację, to jest fragment dotyczący sprawozdania z wykonania budżetu, dlatego wniosek Prawa i Sprawiedliwości o uchwałę zlecającą Najwyższej Izbie Kontroli kontrolę procesu koncesyjnego. NIK cały proces koncesyjny może skontrolować wyłącznie po tym, kiedy uzyska takie zlecenie ze strony Sejmu Rzeczypospolitej. My odpowiedni wniosek złożyliśmy na początku tego roku. On został zablokowany, rozpatrywanie tego wniosku zostało zablokowane przez większość rządzącą. Uważam, że jest podstawa do tego, żeby wrócić, żeby odblokować ten proces podejmowania uchwały Sejmu o zleceniu kontroli NIK-owi, całościowej kontroli procesu koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy wyjaśniłem, tak? Tak, tylko i teraz jeszcze pytanie, gdyby się pan poseł mógł odnieść do tego stwierdzenia Jana Dworaka, że
wszystko jest lege artis, ponieważ właśnie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym ordynacja podatkowa przewiduje taką procedurę jak rozłożenie na raty tego typu. To teraz przechodzimy do dyskryminacji telewizji Trwam. Otóż przewodniczący Dworak mówił bardzo dużo na temat tego, że ci, którzy przystąpią, którzy otrzymają koncesję na multipleksie, będą solidarnie ponosili opłaty związane z funkcjonowaniem telewizji cyfrowej, a więc muszą mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, żeby cały multipleks mógł funkcjonować. Okazuje się, że ci, którzy otrzymali koncesję, mają kłopoty finansowe, bo skoro przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rozkłada im nawet na 114 rat opłatę koncesyjną, no to gdyby mieli odpowiednie zabezpieczenie finansowe, pewnie by o takie rozłożenie na raty nie występowali. A zarzut przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec Fundacji Lux Veritatis, czyli fundacji reprezentującej telewizję Trwam, był właśnie oto taki, że fundacja nie jest w stanie zapewnić finansowania tego przedsięwzięcia. No więc tutaj mamy wyraźnie niekonsekwencje. Mamy wyraźnie, wszystko wskazuje na to, że telewizja Trwam była dyskryminowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Czy to zostało zrobione w ramach prawa, czy nie w ramach prawa? No Jan Dworak twierdzi, że mógł to zrobić i zrobił. No tyle, że rzeczywiście może to jest dyskryminacja, ale... Na raty można rozkładać. Można rozkładać na raty rzeczywiście opłaty, ale przypomnę, że miało być tak, zdaniem przewodniczącego Dworaka, że telewizja Trwam nie jest w stanie finansowo udźwignąć funkcjonowania na multipleksie, to czy te instytucje, które otrzymały koncesję, którym przewodniczący Dworak rozłożył na raty płatności, są w stanie finansowo udźwignąć tą inwestycję? Wygląda na to, że nie. A więc wyraźnie jeden z podmiotów, telewizja Trwam, był dyskryminowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Żeby sprawdzić cały proces koncesyjny, nie wykonanie budżetu za rok 2011, tylko cały proces koncesyjny, potrzebne jest, niezbędne jest zlecenie ze strony Sejmu. Dlatego projekt uchwały Prawa i Sprawiedliwości, zablokowany przez większość rządzącą, mam nadzieję, że zostanie odblokowany na przyszłym posiedzeniu Sejmu i że NIK będzie miał możliwość skontrolowania procesu koncesyjnego. Mnie chodzi o sprawiedliwość. Ja mam nadzieję, że państwu też zależy na tym, żeby organy państwowe działały w sposób transparentny, żeby NIK mógł skontrolować działanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeżeli większość rządząca temu się przeciwstawia, to oznacza, że ma nieczyste sumienie, że ma coś do ukrycia. Ja mam nadzieję, że pod presją opinii publicznej, również państwa, środowiska dziennikarskiego, odblokowany zostanie proces uchwalania zlecenia dla NIK-u na kontrolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeszcze raz to podkreślę, sam NIK nie może skontrolować procesu koncesyjnego, niezbędne jest zlecenie ze strony Sejmu Rzeczypospolitej. Więcej pytań nie ma. Dziękuję bardzo.